Czy pan w ogóle uważa, że to jest problem, te 6,5 tysiąca uchodźców na 38 milionowy kraj, nawet jeżeli oni ściągną tutaj jakieś swoje rodziny? Bo ja nie mogę zrozumieć tego problemu. Nie, to ab absolutnie to nie jest problem z punktu widzenia skali Polski i wielkości naszego państwa. W tym tygodniu nawet brałem udział w takiej debacie yy, zorganizowanej przez Instytut Spraw Publicznych yy, z panią. Która w rządzie niemieckim pełni funkcję ministra do spraw y, imigracji. Pani jest z pochodzenia Turczynką oraz muzułmanką. Y, y, no i ona pokazywała, jaka jest skala zjawiska w Niemczech, że to, to idzie prawda, w miliony y, osób, a nie w te kilka y, tysięcy. Co więcej, nasza historia, ta najnowsza, pokazuje, że o wiele więcej osób chociażby trafiało z Czeczenii i sobie doskonale z tym y, y, może niedoskonale, bo bez doskonale Nie było kampanii, do, do, nie było taka, kampanii wyborczej, praktycznie kampanii wyborczej. nikt nie wiedział o tym. A mhm. dzisiaj już mamy nawet dzieci pobite i mnóstwo różnych innych wydarzeń. Tak, tutaj to, to, to pobite dziecko w Świnoujściu. Straszny mam żal, że to się stało, że ta atmosfera polityczna, te marsze e, antyimigranckie przełożyły się na sytuację e, w szkole i e, rozmawiałem w tym tygodniu z rzecznikiem Praw Dziecka Markiem Michalakiem i chcielibyśmy wydać takie wspólne oświadczenie w tej, e, w tej kwestii, bo uważam, że to jest ogromne zadanie dla Ministra Edukacji Narodowej, żeby e, pokazywać, że nasza szkoła jest wolna od przemocy e, ze względu na pochodzenie rasowe i etniczne. Mam wrażenie, że do tej pory była wolna w dużej mierze e, i takie sytuacje się nie nie, nie, nie była wolna, proszę pana, dlatego że ja rozmawiałam na przykład z Ukrainkami, których hmm. dzieci chodzą do polskich szkół i na przykład szkoła podstawowa, w szkole podstawowej nienawiść i prześladowanie dzieci, nawet ukraińskich, bo o tym hmm. rozmawiałam, jest na porządku dziennym. Hmm. No to tym bardziej jest to tym bardziej jest to powód do tego, aby myśleć twardo i mocno o wprowadzeniu tej porządnej, bez obaw edukacji antydyskryminacyjnej do szkoły i takiego uwrażliwienia na właśnie to, co nastąpi za chwilę, czyli przyjęcia uchodźców do naszych